nasze codzienne życie to jest utrapienie. Tak o swoim miejscu zamieszkania, czyli osiedlu Stefana Batorego w Wałczu, mówią jego mieszkańcy. Błoto dookoła, latem jest kurz i strasznie po prostu. No nie da się żyć, dzieci nie mogą chodzić do szkoły, jest ciemno, zwierzyna leśna chodzi tutaj. Na błoto na drodze skarżą się przede wszystkim kierowcy. Uszkodzone samochody to tylko jeden ze skutków korzystania z feralnej drogi. Kiedyś się zakopałem, tak. Dokładnie w tym miejscu, gdzie stoimy. Tak naprawdę teraz jest tu trochę podsypane, ale wcześniej no, ta droga w ogóle nie była utrzymana. Bardzo ciężko dojechać. Samochód stawiam przy szosie, żeby dojść pieszo dalej muszę. Na osiedlu brakuje również chodnika czy latarni, co skutecznie odstrasza od wyjścia z domu. Ani dojść, bo tu syn mieszka na tym osiedlu. Często tu jestem i cały czas idę, to ani przejścia, ani nic, ani wnuczki. Po prostu przychodzą do mnie. Dzieci płaczą, bo po prostu po ciemku rano muszą iść do szkoły, żadnego oświetlenia nie mają. I póki co mieć nie będą. Pomimo wielu próśb mieszkańców o wykonanie drogi czy chodnika do Urzędu Miasta nie zdecydowano się na ich wykonanie. Burmistrz Bogusława Towalewska tłumaczy to zatwierdzonym przez Radę Miasta harmonogramem remontu dróg. Mieszkańcy na Batorym się po prostu topią w błocie i ubolewam z tego powodu niezmiernie. Niemniej obowiązuje mnie uchwała miasta, która układa remont według swojej kolejności. W projekcie osiedle Batorego znajduje się na 32 miejscu, jest jednak dobra wiadomość. W tym roku przewiduje się wykonanie projektu budowy dróg i chodników. Kiedy natomiast zostanie wykonany remont, tego nie wiadomo.